Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ciele. Okolice ciała będą rozmawiać o ciele. To jest temat, który jest mi bardzo bliski osobiście, dla mnie, Marianny Gierszewskiej. Ten temat jest bardzo bliski, temat ciała. I dowiecie się, myślę na przestrzeni tego podcastu dlaczego. W ogóle następne dwa odcinki podcastów, czyli ten i jeszcze jeden kolejny następny, to będą dwa odcinki, które będą oddane właśnie tej tematyce ciała. Dzisiaj będę ja sama, z Wami tutaj w studio, natomiast w następnym odcinku będzie z nami gość, gościni konkretnie Helena Orzechowska, która na co dzień pracuje terapeutycznie z ciałami, właśnie. Pytanie, na które dzisiaj odpowiadam w tym odcinku, które jest pytaniem bardzo szerokim i w ogóle tematyka ciała jest zawsze taką tematyką bardzo szeroką. I to pytanie, na które dzisiaj odpowiadam brzmi: jak tracimy połączenie z ciałem? I ja zawsze, kiedy szykuję się do nowego odcinka podcastu, zostawiam Wam um, taką przestrzeń na swoich social mediach, żebyście zadali mi pytanie, czy podzielili się jakimiś swoimi refleksjami, czy czymś, co byście chcieli być może, żebym ja rozwinęła, poszerzyła trochę bardziej. I kiedy powiedziałam, że będę rozmawiała o ciele, konkretnie o tej utracie połączenia z ciałem. To pojawiło się nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt wiadomości od was, gdzie pisałyście i pisaliście, że ja w ogóle nie znam swojego ciała. Ja nie czuję swojego ciała. Co to znaczy połączyć się ze swoim ciałem? Co to znaczy połączenie ze swoim ciałem? Jak ja mam to rozpoznać? Jak ja w ogóle swojego ciała nie czuję. Więc pojawiło się bardzo dużo, a to jest taka mikropróbka. Tyle tylko, że tego jest bardzo dużo w naszym społeczeństwie. Takich ruchów, gdzie my jako ludzie w ogóle nie myślimy o swoim ciele, albo gdzie to ciało jest, ale ono jest jedynie narzędziem do osiągania czy zdobywania czegoś, albo ciało nam się kojarzy z niebezpieczeństwem, z czuciem tego, co nieprzyjemne, więc też staramy się wejść w jakieś znieczulacze a propos tego naszego ciała, i o tym wszystkim będę dzisiaj mówić. Więc, tak jak powiedziałam, to jest pewna próbka, te wiadomości, które do mnie napisaliście. Natomiast ja wiem, że to nie jest um, próbka odklejona od większej grupy społecznej. I ten brak połączenia z ciałem gdzieś jest w społeczeństwie normą. To. Niezdrowe połączenie z ciałem też jest gdzieś w społeczeństwie normą, a ba nawet często jest gloryfikowane, gratyfikowane. Natomiast brak połączenia z ciałem jest daleki od normy tak naprawdę. Jest daleki od zdrowia tak naprawdę. No więc, czym w moim um, rozumieniu jest w ogóle połączenie z ciałem? Po pierwsze, połączenie z ciałem jest rozpoznaniem, że ja w ogóle to ciało mam. Zobaczcie, jak wielu z nas żyje i doświadcza świata tylko i wyłącznie z poziomu głowy, z poziomu intelektu, z poziomu dualności, z poziomu oceny, z poziomu czarno-białego patrzenia na świat, kalkulowania, matematycznego patrzenia na świat. My jesteśmy biegli w doświadczaniu świata z poziomu głowy, nawet, nawet nie głowy i gardła, bo wielu z nas się nie wyraża, ale tylko i wyłącznie, właśnie z poziomu głowy. I rozpoznanie że ja jako jednostka jestem także ciałem, mam także ciało i ba! Ja doświadczam z poziomu ciała i wolno mi doświadczać z poziomu ciała. To jest ten pierwszy krok połączenia z ciałem, ponieważ całe nasze doświadczenie życia jest zakorzenione w ciele. My dotykamy, my słyszymy, my smakujemy, my odbieramy, my widzimy. To wszystko jest zakorzenione w ciele, całe nasze doświadczenie życia jest zakorzenione w ciele. Połączenie z ciałem to jest także robienie przestrzeni na to ciało, robienie przestrzeni na potrzeby tego ciała. Bardzo często, i znowu to z czegoś wynika, o czym będę dzisiaj mówiła. Natomiast my bardzo często zduszamy potrzeby naszego ciała. Nasze ciało potrzebuje odpocząć, nasze ciało potrzebuje poleżeć, nasze ciało potrzebuje pójść na świeże powietrze, nasze ciało potrzebuje zjeść coś dobrego, nasze ciało potrzebuje mm, położyć się wcześniej, spać, nasze ciało potrzebuje ruchu, nasze ciało potrzebuje się wytrząść, nasze ciało potrzebuje potańczyć, a my bardzo często. Odwlekamy te sygnały, albo olewamy te sygnały, albo mamy takie wrażenie, że to nasze ciało i, i, i to spotkanie z naszym ciałem zawsze da się przesunąć na późniejszy termin, że te wszystkie inne rzeczy dookoła nas i to wszystko, co trzeba zrobić, to wszystko, co, było, co jest na już, czy co było na wczoraj, no to to jest ważniejsze niż ja, moje ciało, potrzeby mojego ciała. Aż w końcu to ciało się dopomina coraz głośniej i głośniej, często chorobami. Kolejno, połączenie z ciałem jest z całą pewnością ufaniem swojemu ciału. Połączenie z ciałem jest ufaniem swojemu ciału. Wielu z nas nie ma zaufania do ciała. Bo, żeby ufać swojemu ciału, ja muszę wiedzieć, że to moje ciało jest moim przyjacielem. Ja muszę wiedzieć, że ja i ciało, tak, czyli mój duch i moje ciało, moja psychika i moje ciało, że my jesteśmy w dobrym porozumieniu, że my jesteśmy w dopasowaniu, że my jesteśmy w dobrym dialogu. Czyli ja także muszę ufać, że moje ciało nie jest jedynie źródłem paniki, lęku, niepewności, wycofania i strachu. A wielu z nas przez przeżycie takiego, ani innego dzieciństwa, przez doświadczenie takich, ani innych traum na poziomie ciała, Wielu z nas nie ufa swojemu ciału, bo nasze ciała często reagują nieadekwatnie do sytuacji, jeżeli są zatrzymane w traumie. Czyli, na przykład, ja wchodzę do przestrzeni, która jest obiektywnie patrząc bezpieczna, a ja jestem cała w pobudzeniu, ja jestem cała w niepewności, ja jestem cała w lęku. Czyli układ nerwowy reaguje nieadekwatnie. I czy ja wtedy mam poczucie, że ja mogę ufać temu ciału? Jeżeli ja nigdy nie wiem, jak mi to ciało zacznie reagować, że ja się nagle z niewiadomo, kąd zacznę pocić, że ja nagle z niewiadomo, kąd będę mieć kołatanie serca, że ja nagle z niewiadomo, kąd będę a, chciała wyjść z pomieszczenia, będę w panice wewnątrz siebie. Więc jeżeli my nie kojarzymy naszego ciała z miejscem, z którym mamy porozumienie, z miejscem, któremu można ufać, z miejscem, które jest nam przyjacielem, z miejscem, które jest po naszej stronie, z miejscem, które zawsze chce dla nas dobrze. Jeżeli my z tym nie kojarzymy ciała, to znów nie będziemy mieć z nim połączenia, tylko raczej będziemy je traktować jako coś, co mi, biorę to w cudzysłów, co mi psuje doświadczanie życia. Bo ja na przykład chcę wyjść do ludzi, a czemu to durne ciało panikuje między ludźmi? Bo ja na przykład chcę wyjść, występować między ludzi, dajmy na to. Ale dlaczego ja się, kurde, zawsze wtedy pocę i nie mam w ogóle śliny w buzi, kurde. I się na siebie wkurzamy. Dlaczego to moje ciało mi psuje doświadczenie życia? Dlaczego mi psuje moje plany? Zamiast zapytać o to, co pierwotne, czyli co się dzieje, że ja w tych okolicznościach i że moje ciało w tych okolicznościach reaguje w tak... Wysoki, nieadekwatny, pobudzony sposób. Następnie połączenie z ciałem jest no właśnie pojęcie o układzie nerwowym. I ja nie mówię, że wy macie czytać książki na temat układu nerwowego, ale myślę, że tak. A to się też w sumie kurczę, wiecie, dzieje naturalnie, kiedy my zaczynamy pracować z tym ciałem, bo jak rozmawiamy z terapeutami ciała, to, to oni nam zaczynają opowiadać o układzie nerwowym i o tym, co się w nas dzieje, jak wygląda nasze pobudzenie, jak wygląda nasz układ nerwowy, czy on nie jest, aby przypadkiem w ciągłej mobilizacji, na przykład, czyli czy nie mamy podwyższonej reaktywności tego układu współczulnego, części autonomicznego układu nerwowego. Więc to pojęcie o układzie nerwowym, czyli Właśnie, idę do jakiegoś pomieszczenia i patrzę na to, jak moje ciało reaguje. Czy jak ja idę między przyjaciół, dajmy na to, czyli między ludzi, z którymi przecież z poziomu poznawczego czuję się bezpiecznie. Ale jak reaguje moje ciało? Jak reaguje mój układ nerwowy? Czy reakcje z mojego ciała, czy reakcje z mojego układu nerwowego są adekwatne? Do sytuacji, czy może zupełnie nie, bo jeżeli nie, no to należy się na tym układzie nerwowym trochę skupić i na chwilę zatrzymać. I wreszcie połączenie z ciałem jest także tworzeniem dla siebie poczucia bezpieczeństwa, czyli czy ja jestem w stanie też określić, co mi i mojemu ciału daje poczucie bezpieczeństwa i czy ja dbam o to, żeby moje ciało jak najczęściej, jak najwięcej było w tych warunkach, w tym środowisku, które daje mu właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Ale też połączenie z ciałem jest ciekawością. Wiecie, ja w ogóle myślę, że połączenie ze sobą jest ciekawością na swój temat. Czyli ja się przyglądam i nie olewam tych momentów, w których moje ciało coś manifestuje. Kiedy się pojawia dolegliwość, ból, choroba, już nie mówiąc o chorobach przewlekłych, ja wchodzę w ciekawość. Okej, okay, dlaczego akurat tak? Dlaczego akurat teraz? Co takiego to moje ciało mi próbuje powiedzieć, a może o czym mi próbuje przypomnieć? Bo my bardzo często, kiedy to nasze ciało działa nieżyczeniowo, tak to nazwę, my bardzo często wchodzimy w ocenę, w złość na to ciało, a co by było, gdyby to zamienić na ciekawość? Bo nasze ciało nie ma innych możliwości dialogu z nami, nie ma innych możliwości porozumienia z nami, jak po prostu, właśnie, pokazać coś, zamanifestować coś sobą. Więc czy wolno mi wejść w ciekawość zamiast w ocenę złość, czy wolno mi wejść w ciekawość w dialog z moim ciałem? I ja to nazywam połączeniem ze sobą, ja to nazywam połączeniem ze swoim ciałem. Mam ciało, doświadczam poprzez ciało, badam to doświadczenie poprzez ciało, czy to jest adekwatne, czy to mi o czymś przypomina, to jest dla mnie połączenie z ciałem. To w takim razie, czym jest utracone połączenie z ciałem. Jeżeli utracone połączenie, no to rozłączenie, prawda? Jeżeli utracone połączenie, no to rozdzielenie. A każde rozłączenie, każde rozdzielenie jest przejawem traumy. No i teraz wiadomo, werble, bo powiedziałam słowo trauma. My się tego słowa boimy, jak psiamać trauma, no bo my od razu mamy to, co najstraszniejsze i najgorsze przed oczami. No i też od razu siebie najczęściej oceniamy już jako. Nienormalnych czy nie do uratowania. Natomiast trauma z greckiego oznacza nic innego jak szkoda, jak zranienie, więc mówimy tutaj o wewnętrznych zranieniach, które dokonały się na podstawie jakichś trudnych wydarzeń zewnętrznych, jakichś trudnych okoliczności zewnętrznych, jakiegoś niesprzyjającego środowiska zewnętrznego. I trauma nie dotyczy tylko tego, co duże. Czyli na przykład Peter Levin, twórca Somatic Experiencing, o tych dużych traumach mówi jako traumy przez duże T. Więc trauma nie dotyczy tylko tego, co ogromne, tak? Klęsk, um, rażących zaniedbań, czy wypadków, czy wojny, czy jakichś wielkich katastrof. Ale trauma dotyczy także relacji. Więc tutaj patrzymy sobie wtedy na traumę relacyjną. Trauma dotyczy także braku dostępu do bezpiecznego opiekuna. Trauma dotyczy także przejść medycznych. Trauma dotyczy także naszych być może trudnych przejść zdrowotnych. Więc trauma niekoniecznie jest zdarzeniami spektakularnymi. Wielu z nas doświadczyło traumy w relacji interpersonalnej z opiekunem, na przykład dlatego, że któryś opiekun był nieobecny. Na przykład dlatego, że któryś opiekun był niestabilny, na przykład dlatego, że z różnych przyczyn jako dzieci musieliśmy wchodzić w nadodpowiedzialności w naszym domu rodzinnym. To też trauma. Gabor Mate, który jest lekarzem węgierskiego pochodzenia, jest autorem wyjątkowych książek, chociażby takich jak Kiedy ciało mówi nie, czy mit normalności. On zadaje takie pytanie, którym chciałabym się tutaj z Wami podzielić. Gdzie każdy z nas sytuuje się w szerokim i zaskakująco inkluzywnym spektrum traumy? I to jest właśnie to pytanie, na które każdy z nas sobie potrzebuje odpowiedzieć. Gdzie każdy z nas sytuuje się w szerokim i zaskakująco inkluzywnym spektrum traumy? Bo każdy z nas gdzieś w tym spektrum traumy jest. A to jest szeroka przestrzeń. Przestrzeń, która pomieści w sobie wiele historii. I to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. Więc każda trauma, moi drodzy, jest rozłączeniem, jest wewnętrznym urazem, który dotyczy i ciała, i ducha, i psychiki. Więc ja mówię o traumie jako o doświadczeniu psychoduchowo-fizycznym, bo trauma dotyczy każdego, każdego z naszych ciał i ciała psychicznego i ciała duchowego i ciała fizycznego. I trauma zapisuje się na poziomie układu nerwowego, to dlatego potem, jak idziemy do naszego dorosłego życia, to ten nasz układ nerwowy szaleje od sasa do lasa. Kiedy ja trafiłam na terapię manualną po raz pierwszy, ja miałam Zero połączenia ze swoim ciałem. Ja byłam po dwóch operacjach, w tym jednej operacji ratującej życie. Ja w ogóle nie czułam przyjemności. Dysocjowałam się, czyli w ogóle jakby odłączałam się od siebie, odłączałam się od swojego ciała, wychodziłam ze swojego ciała, żeby nie czuć na przykład bólu. I to był mój start. I każdorazowo, kiedy szłam na kolejną terapię manualną, miałam wrażenie, że przychodzi mnie na tę terapię manualną trochę więcej. Teraz się wzruszam, jak to mówię. Miałam takie wrażenie, że każdorazowo przychodzi trochę więcej Marianki, i trochę więcej Marianki, i trochę więcej Marianki. I ja po dziś dzień pracuję z moim układem nerwowym. Ja po dziś dzień uczę się kontaktu z tym moim ciałem. Bo przez moje takie, a nie inne doświadczenia, o czym będę mówiła potem, dla mnie to nie było oczywiste. I było to dla mnie dalekie od normy, żeby się kontaktować z ciałem, bo ciało kojarzyło mi się ze wszystkim tym, co najgorsze. I z bólami, z lękiem, i z przekroczeniami, i z nadużyciami, i ze wszystkim, czego byś do tego worka nie chciała wsadzić, to z tym mi się właśnie kojarzyło ciało. Kolejną bardzo ważną cechą traumy jest to, że trauma nie kończy się w momencie wydarzenia. Trauma to nie jest stres, ok? Bo stres zazwyczaj kończy się tak w momencie końca jakiejś sytuacji, ale trauma się nie kończy. Trauma w nas trwa nieprzerwanie. To dlatego my dorośli tak często realizujemy w swoim życiu, które trwa tu i teraz, to co tam i wtedy. Bo w nas trauma trwa i my doświadczamy tego życia z poziomu trwającej w nas traumy. My wybieramy sobie przestrzenie w życiu z poziomu trwającej w nas traumy, odpala nam się ta trauma, zarządza nami ta trauma, naszymi relacjami zarządza ta trauma, taka, a nie inna trwająca w nas trauma powoduje, że wybieramy dla siebie takie, a nie inne relacje, trwająca w nas trauma powoduje, że mamy takie, a nie inne przekonania o sobie, takie, a nie inne przekonania o świecie i nie doświadczamy wcale życia z poziomu tu i teraz. Tylko doświadczamy życia z poziomu tam i wtedy. Doświadczamy swojego ciała, doświadczamy swojej emocjonalności, doświadczamy niepewności, lęku, strachu. Z poziomu tam i wtedy, w życiu, które nazywamy tu i teraz życiem dorosłym. Najtrudniejsze dla nas są te traumy wczesnodziecięce do około piątego roku życia, bo my tam jesteśmy najbardziej wrażliwi. Nasze mózgi są najbardziej podatne na stres są najbardziej wrażliwe. No i to jest też czas, w którym my jeszcze nie mamy wykształconych umiejętności samoregulacyjnych, tylko tym bardziej w tych pierwszych latach życia w pełni polegamy na koregulacji, czyli w pełni polegamy na naszym opiekunie. I jak mówi Gabor Mate, znów go przytoczę, trauma wczesnodziecięca niesie konsekwencje w sposobie, w jaki ludzie reagują na stres później przez całe życie. Czyli, jeżeli my doświadczyliśmy traumy wczesnodziecięcej i tam nikt nami się nie zaopiekował, i zalała nas fala stresu, raz, drugi, czwarty, siódmy, zalewała nas fale kortyzolu, to my potem idziemy z, można powiedzieć, inną reaktywnością i do naszego życia dorosłego idziemy reagując inaczej na stres. Stresują nas i pobudzają nas, i niepokoją nas po prostu inne rzeczy. Mamy w innym miejscu swój punkt zero. Staram się to jak najjaśniej wytłumaczyć. I słowa, które opisują traumę, gdybym miała Wam dać kilka takich słów kluczy w opisie traumy, to są słowa między innymi za wcześnie, za mocno, za szybko. Bez kontroli, bez przygotowania, nie tak. I zobaczcie, do jak wielu spraw te słowa się mogą odnieść. Bo kiedy na przykład ja poszłam do proktologa po raz pierwszy jako piętnastoletnia dziewczynka, bo miałam um, krew na papierze, kiedy się załatwiałam i nie wiedziałam, jakiego badania się spodziewać. I lekarz mi nie powiedział, jak będzie wyglądało to badanie, to tam adekwatne było słowo i za mocno, i za szybko, i bez kontroli, i bez przygotowania, bo lekarz po prostu zrobił to, co miał zrobić. Ale na przykład do doświadczenia nieobecnej mamy także pasuje słowo za wcześnie za wcześnie, żebyś mnie zostawiała, mamo za wcześnie, żebyś wychodziła do pracy, mamo. Do nieobecnej mamy, kiedy my byliśmy niemowlakami, pasuje na przykład także słowo bez przygotowania. Ja się nie przygotowałem, mamo, ja się nie przygotowałam, mamo, żebyś ty już wyszła do pracy, albo żebyś ty wyjechała na X miesięcy. Więc zobaczcie, ile te słowa w sobie mieszczą. I to są słowa, które są. Takimi, ja bym to określiła, synonimami traumy. Nasze ciała do nas mówią każdego dnia, moi drodzy. Nasze ciała nam pokazują rozłączenia każdego dnia. Nasze ciała nam pokazują bardzo jasno i wyraźnie i wysyłają do nas, metaforycznie mówiąc, listy o tym, że są zatrzymane w traumie. Nasze ciało nam pokazuje, czasem bardziej, czasem mniej subtelnie. Pokazuje nam, że jest utknięte i zatrzymane w traumie. Pytanie, czy my te listy otwieramy, odbieramy, czy czekamy, aż już po prostu wbije do nas listonosz, i tym jest najczęściej choroba, jest takim listonoszem, który już stoi i wali w drzwi i już nie odejdzie, dopóki nie otworzymy tego listu. Zobaczcie, ile naszych codziennych zachowań, ile naszych codziennych takich dynamik, w których my funkcjonujemy. Ile z tego nam mówi o odłączeniu od ciała? Bo na przykład pracoholizm mówi nam o wielkim odłączeniu od ciała. Pracoholizm jest o wysokiej potrzebie adrenaliny. No i teraz pytanie, dlaczego? Pracoholizm jest o niesłyszeniu sygnałów: jestem głodny, jestem zmęczony, bo ja muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę, czyli żyję w ciągłej mobilizacji. Pytanie, dlaczego? Alkoholizm jest odłączeniem od ciała, jest też jakąś taką nieporadną próbą poradzenia sobie z jakimś bólem czy ze stresem. Bo jakbyś się siebie zapytał, czy zapytała, dlaczego pijesz? No, piję, żeby się rozluźnić, piję, żeby mniej się stresować, piję, żeby trochę się rozweselić, piję, żeby się otworzyć przed innymi ludźmi. Czyli co się dzieje w moim ciele takiego, że ja nie mogę się rozluźnić bez alkoholu? Co się dzieje w moim ciele takiego, że ja nie mogę rozmawiać z innymi ludźmi bez alkoholu? Bycie zadowalaczem, bycie ratownikiem, to też jest odłączenie od ciała, bo przecież zadowalacz musi zdusić wszystkie swoje autentyczne sygnały, musi zdusić wszystkie swoje autentyczne e, informacje, wszystkie swoje autentyczne emocje, żeby zadowolić świat. Ratownik, ratownik jest na wysokim pobudzeniu, jest w wysokiej mobilizacji. Goni od pożaru do pożaru. No i znów to jest znów o odłączeniu od ciała, i to jest znów o traumie, zajadanie, nadwaga, niedowaga to jest wszystko o odłączeniu od ciała. Zajadasz, no to co zajadasz? Czego się nie chce poczuć? Na poziomie emocji, ale także w ciele, czego się nie chce poczuć, że się zajada, że się sięga po kolejną i kolejną i kolejną paczkę ciastek. Nadwaga. Nadwaga także jest formą ochrony. Tkanka tłuszczowa chroni. Nikt mnie nie zrani, nikt mnie nie dotknie. Nigdy nie przeżyję być może czegoś takiego, jak przeżyłam czy przeżyłam w dzieciństwie. Już sobie nie dam. Niedowaga. To też jest forma odłączenia od ciała, która też z czegoś wynika. Chcę zniknąć. Nie jem, bo nie chcę tu być. Nie chcę czuć emocji, wolę czuć burczenie w brzuchu, wolę czuć głód. To wszystko jest o odłączeniu od ciała. Ataki paniki, czy depresja, czy choroby autoimmunologiczne, to też są rzeczy, które nam mówią o odłączeniu od ciała, gdzieś, kiedyś wcześniej. I to jest to odłączenie od ciała, którego myśmy nie zauważyli, bo na przykład nie mogliśmy go zauważyć, kiedy byliśmy dziećmi. I to były te depesze, te listy, które są do nas przysyłane, i ten każdy atak paniki. Każdy stan lękowy, trwająca depresja, to są kolejne listy i kolejne depesze od Twojego ciała. I wiecie, dla mnie to jest naprawdę niesamowite słyszeć tak wiele różnych historii od ludzi, i mówię to i w kontekście AJONI, czyli naszej terapeutycznej przestrzeni ciała w Warszawie, którą otworzyliśmy blisko rok temu. I mówię to w kontekście warsztatów, które prowadzę, gdzie ludzie mówią. Ataki paniki się zmniejszyły, albo ataki paniki ustały, albo stany lękowe ustały. Albo czasami do Aioni wracają ludzie, którzy mówią, że wyszli z depresji, że przestali mieć chroniczny ból jakiegoś miejsca, albo że po raz pierwszy mogą wziąć pełen oddech, albo że przestał ich boleć wreszcie ten odcinek lędźwiowy, albo że pierwszy raz kobiety mówią, że miałam morgazm. To się dzieje, kiedy zaczynamy pracować z ciałem. To się, to się dzieje, kiedy odzyskujemy połączenie z naszym ciałem, bo gdzieś taki stan zero dla każdego z nas to jest zdrowie. To jest połączenie ze sobą. I ja bardzo wierzę w to, że każdy z nas ma w sobie i nosi w sobie ten potencjał zdrowia. I że każdy z nas nosi w sobie tą pełnię. Chodzi tylko o to, żeby się do niej dostać, dokopać, żeby przywrócić tą wibrującą pełnię do życia, bo być może ona została zakopana i pobita przez wiele różnych sytuacji w Twoim życiu. Twoje zdrowie być może zostało pobite przez wiele różnych sytuacji w Twoim życiu. To jest w porządku. Takie to było. Ale ja naprawdę wierzę w to, że w każdym z nas ten potencjał zdrowia, witalności. I takiej czystej świadomości jest do odkopania, że każdy z nas po wykonaniu odpowiedniej pracy ze sobą, nad sobą, może się stać tym witalnym, świadomym, żywym dorosłym. I zobaczcie, jak bardzo świat gloryfikuje odłączenie od ciała, odłączenie od siebie. Na przykład, kiedy ludzie mówią, był taki zmęczony, ale jednak mi tę przysługę zrobił. No, chwalimy właściwie to, że ktoś był zmęczony, ale pomimo zmęczenia zrobił coś. Chwalimy ludzi, którzy są zapierdalaczami, za przeproszeniem mówiąc. Chwalimy ludzie, ludzi, którzy mimo choroby zrobili coś, mimo choroby jednak poszła na trening, mimo choroby jednak poszła do pracy, mimo choroby jednak napisała tego maila. Mimo choroby, jednak dostarczył ten projekt. Gloryfikujemy, oklaskujemy ludzi, którzy na przykład zarzucili sen, żeby otworzyć jakiś biznes, albo zarzucili sen, żeby zrobić jakiś projekt. Mówimy o ludziach, on jest taki zawsze pomocny, ona jest taka zawsze pomocna, czyli tak naprawdę oklaskujemy to, że ta osoba się nigdy nie łączy ze swoją autentycznością, bo jakby się połączyła ze swoją autentycznością, to na pewno by nie była zawsze pomocna, i on też na pewno by nie był zawsze pomocny. Więc zobaczcie, jak świat oklaskuje, gratyfikuje, gloryfikuje tych, którzy są odłączeni od swojego ciała. I nazywamy ich produktywnymi, i nazywamy ich mm, dorany przyłóż, i nazywamy tych ludzi z sercem na dłoni, i nazywamy tych ludzi pomocnymi. A tak naprawdę to, co oklaskujemy, to odłączenie od siebie i odłączenie od swojego ciała. W mojej historii tak naprawdę doświadczenie odcięcia od siebie i od swojego ciała goniło kolejne doświadczenie odcięcia od siebie i od swojego ciała. W mojej historii doświadczenie traumy jednej nakładało się na doświadczenie kolejnej i kolejnej i kolejnej. Ja byłam taka przykryta. Ja byłam taka przykryta tymi wszystkimi trudnymi doświadczeniami. Zaczynając tak naprawdę już od życia prenatalnego, kiedy z różnych przyczyn zewnętrznych, które działy się w związku między moją mamą a tatą, moja mama rozważała aborcję. I ja już tam w życiu prenatalnym zostałam zalana bardzo dużymi ilościami kortyzolu. Ja już w życiu prenatalnym przeżyłam bardzo dużo stresu. Później, ostatecznie. No, skoro jestem tutaj dzisiaj z wami, moja mama utrzymała ciążę, zdecydowała się utrzymać ciążę. Natomiast właśnie przez te trudne okoliczności zewnętrzne po przyjściu na świat, musiałam mieć robione badania genetyczne na ojcostwo. A później, kiedy miałam kilka miesięcy, zostałam oddana pod wychowanie do babci i do dziadka, czyli do rodziców mojej mamy, i byłam wychowywana w innym mieście. Do około drugiego roku życia. Czyli moja mama, mój tata i moja rok starsza siostra mieszkali w Warszawie, a ja z moimi dziadkami mieszkałam w Krakowie, czyli ja byłam odseparowana od moich rodziców i od mojej siostry. No i oni przyjeżdżali do mnie raz na kilka tygodni, często razem z moją siostrą, i ja się z nią widywałam przez kilka dni, a później znowu zostawałam sama z dziadkami. Kiedy byłyśmy dziećmi, kiedy ja już wróciłam do Warszawy, to ja swój dom rodzinny pamiętam jako taki dom, który był pełen napięcia. Między rodzicami było różnie z przewagą czasu, w którym się nie dogadywali albo byli daleko od siebie. No i później przyszedł w końcu rozwód, kiedy ja miałam około 7 lat, moja siostra miała około 8 lat, bo moja siostra jest rok starsza ode mnie, Zosia się nazywa. I po rozwodzie. W naszym domu rodzinnym było bardzo dużo stresu o pieniądze. I mama i tata byli aktorami. I kto ma rodziców, czy kto miał rodziców w latach 90. pracujących jako artyści, ten pewnie wie o czym mówię: że to nie była raczej rozmowa o tym, czy jedziemy na takie wakacje, czy na inne wakacje, czy kupujemy ubrania w takim sklepie, czy w takim sklepie, tylko raczej tam było. Takie przetrwanie od pierwszego do pierwszego. Moi rodzice, kiedy ja byłam mała, pamiętam, że jeździli na coś, co nazywali hałturami. Tak się mówi kolokwialnie w środowisku. Na takie prace, przy których musisz się dużo narobić i musisz się dużo najeździć, a zarabiasz małe pieniądze. Więc tego stresu, napięcia, tych trudnych przeżyć do ósmego roku życia, do siódmego roku życia, było w moim domu naprawdę sporo. No, a później e, przyszedł mobbing, kiedy byłam w gimnazjum, czyli miałam około 12-13 lat. I byłam mobbingowana bardzo. Um, łącznie z groźbami śmierci, łącznie z przepychankami, łącznie z zamykaniem w toalecie, łącznie z otaczaniem mnie, um, tak że nie mogłam wyjść. Stałam po środku okręgu i nie mogłam wyjść. A później. Po mobbingu przyszła choroba, przyszło rządząc zapalenie jelita grubego. I tutaj znowu była cała masa e, takich sytuacji, które ja nazywam z pogranicza przekroczeń, z pogranicza takich gwałtów na poziomie tkanki, gwałtów na poziomie ciała no bo jak nazwiesz X sigmoidoskopii? Jak nazwiesz X kolonoskopii, jak nazwiesz X gastroskopii, jak nazwiesz X badań proktologicznych, jak nazwiesz X badań bez znieczuleń, jak nazwiesz wszystkie te badania przy piętnastoletniej dziewczynce, która nie wie czego się spodziewać, a po chorobie, po czterech latach blisko, chorowanie nawrzedziące zapalnie jelita grubego, gdzie byłam jedną wielką chodzącą tablicą Mendelejewa, bo miałam tak wiele różnych lekarstw, z których te lekarstwa w ogóle się wzajemnie zabijały i wykluczały i, i też było tak, że skutki uboczne jednego goniły skutki uboczne drugiego i pamiętam dobrze taki moment, w którym kiedy brałam leki immunosupresyjne, um, miałam takie poparzone opuszki, i cały czas miałam takie wrażenie, że noszę ogień w rękach, um, i że mnie wypala od środka. I to wszystko moje ciało musiało przeżyć. A później trafiłam na stół operacyjny z zagrożeniem życia. Później, rok później, przeszłam przez kolejną operację, bo się okazało, że nie doszli powłok brzusznych. W trakcie tej pierwszej operacji ratującej życie miałam przytaczoną cztery razy krew i pamiętam, że obudziłam się w trakcie operacji, ale nie pamiętam niczego innego, tylko takie bardzo jasne jarzeniowe światło nade mną. To wszystko jest to odłączenie od ciała. To wszystko jest o kojarzeniu ciała z tak wielkim bólem, z tak wielkim stresem, z tak wielką przykrością, z tak wielkim lękiem, że nie chcesz się do tego ciała zbliżać. Napisałam książkę Być tak naprawdę. Nie wiem, czy czytaliście, ale ja pozaznaczam kilka fragmentów na ten podcast, bo chciałabym się z wami podzielić tym właśnie w kontekście odłączenia od swojego ciała. Więc pozwólcie, że przeczytam wam teraz rozdział Proktolog. Po pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego dostałam skierowanie do proktologa. Na początek powinno wystarczyć. Jeśli te biegunki i krew to rzeczywiście poważna sprawa, proktolog da wam skierowanie na dalszą serię badań, powiedziała pani doktor, wręczając mojej mamie świstek z podpisem i podbitą pieczątką przychodni. Tego dnia z mamą nie rozmawiałam prawie wcale. Zbliżające się wakacje miałam spędzić w domu, odbijając się od drzwi kolejnych specjalistów. I tu nie było o czym rozmawiać. Trzeba było działać. Jeszcze tego samego dnia mama umówiła mnie do prywatnej kliniki na badanie proktologiczne, a tydzień później, dokładnie cztery dni po zakończeniu roku szkolnego, pojechałyśmy tam. Przeszłyśmy przez recepcję i usiadłyśmy w poczekalni. O niebieskozielone ściany opierały się małe, twarde, plastikowe krzesła, nawet nie krzesła, tylko stadionowe siedziska. Z drzwi po prawej stronie wyłonił się niski, gruby mężczyzna. Był siwy i prawie łysy, miał wielkie, wyłupiaste oczy i spuchnięte potężne dłonie. Zapraszam do środka, wskazał na mnie ręką. Spojrzałam na mamę, wyraźnie dając do zrozumienia, że chyba możemy wchodzić. Nie, nie, tylko córkę zapraszam, powiedział doktor i wszedł do gabinetu. Niepewnie wstałam więc z krzesła i poszłam w kierunku otwartych drzwi. W gabinecie zauważyłam biurko, krzesła, łóżko i rękawiczki. Usiadłam na krześle, a lekarz przeprowadził ze mną szybki wywiad. Ile masz lat? Zapytał. Piętnaście, odpowiedziałam cicho. A co się dzieje? jak się załatwiam, mam krew na papierze i teraz coraz częściej też biegunki odchrząknęłam, urywając zdartą skórkę z palca wskazującego no dobrze, to sobie zobaczymy powiedział, wstukując dane do komputera cała moja uwaga skupiła się na jego wielkich dłoniach i tych grubych palcach i chociaż nie wiedziałam do końca, jak ma wyglądać badanie nie potrafiłam patrzeć nigdzie indziej proszę zdjąć spodnie, wejść na łóżko wypiąć się w moją stronę powiedział lekarz, podchodząc do stolika z paczką la lateksowych rękawiczek Zdjęłam więc spodnie, weszłam na łóżko i wypięłam się w jego stronę. Wzrok skupiłam na drzewie za oknem. Obserwowałam delikatnie poruszające się liście skąpane w złotym słońcu. Im bardziej bolało, tym bardziej wpatrywałam się w liście na drzewie, w liście na drzewie, liście na drzewie. Proszę się troszkę rozluźnić, powiedział ostro lekarz. Rozluźnić się, rozluźnić się, rozluźnić się. Dziękuję, wkładamy spodnie, rzucił, ściągając rękawiczki. Zaróżomione policzki zdradzały moje emocje. Podciągnęłam spodnie i stanęłam obok kozetki. Patrzyłam na lekarza, czekając na sygnał, który pozwoliłby mi wyjść z gabinetu. Doktor wrócił do komputera i zaczął wklepywać informacje tymi grubymi dłońmi, tymi grubymi palcami. – Czy w rodzinie występowały nowotwory jelita grubego? – zapytał uważnie. Poczułam fale ciepła i rozchodzące się po dłoniach dreszcze. Przełknęłam ślinę jakby od niechcenia rzuciłam. – Nie, w rodzinie nie było chyba. Dokończył pisać, kliknął myszką, wydrukował karteczkę i zaprosił mnie gestem w stronę drzwi. Otworzyłam je i zobaczyłam mamę. Siedziała wciąż na tym samym krześle. Kiedy mnie zobaczyła, wstała i podeszła do mnie pewnym krokiem. I jak? Wiemy coś, wszystko w porządku? Zapytała. Teraz córka poczeka, a ja poproszę mamę, powiedział lekarz wracając do gabinetu. Usiadłam więc na tym twardym krześle i patrzyłam na niebiesko zielone ściany. Korytarz był prawie pusty, a po prawej stronie była jedynie sprzątaczka. Zadzwonił jej telefon, wydając z siebie charakterystyczny dźwięk fortepianu. Teraz na korytarzu byłam tylko ja, ona i fortepian, a potem ja, ona i stłumiony żeński głos w telefonie. Zastanawiałam się, czy mama wejdzie z informacją o nowotworze. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, więc po prostu siedziałam w ciszy. Kiedy wyszła, popatrzyła na mnie spokojnie. Mamo, masz tę kartkę od lekarza? Co ci powiedział? zapytałam. Powiedział, że możemy wykluczyć nowotwór, że to jest stan zapalny, trzeba zrobić kolonoskopię. Mam skierowanie, powiedziała mama. Poszłyśmy do samochodu i siedziałyśmy długą chwilę w ciszy. Potem zadzwoniłam do taty i wyższym niż zazwyczaj radosnym głosem powiedziałam na razie nie wiadomo, mamy skierowanie na kolejne badania. Kiedy się rozłączyłam, wybuchłam płaczem. Nie wyobrażałam sobie, że w wieku 15 lat będę się zastanawiać, jak długo jeszcze pożyję. Mama chciała mnie przytulić, ale odsunęłam się stanowczo. Nic mi nie jest, przecież to jest niemożliwe, żeby było mi cokolwiek takiego, powiedziałam, przykładając zimne, spocone ręce do policzków. Kochanie, możesz się bać. Możesz się bać, powiedziała mama. Ale ja się nie boję. Nie ma się czego bać, bo ja jestem zdrowa, odwarknęłam, energicznie wycierając łzy. Wróciłyśmy do domu. I wszystko prawie tak samo, ale jakby inaczej. W mieszkaniu pojawił się nowy temat. Jeli to Marianne. Każdy dzień aż do badania kolonoskopowego zaczynałam od odpowiedzi na zadawane przez mamę pytanie: no i co, miałaś dziś krew? Dzień przed kolonoskopią zaczęłam pić płyn przeczyszczający i piłam i wymiotowałam i biegałam do toalety. Pani przez telefon powiedziała wyraźnie: ma być wypite dwa litry, ale ja tyle nie mogłam. Po litrze zaczęłam wymiotować, więc mama do mieszanki dodała cytrynę. Chciała poprawić smak specyfiku, ale ten kwas podrażnił mi żołądek. Nie mogłam zapanować nad tym, co się ze mną działo. Po raz pierwszy w życiu czułam się poza ciałem, poza świadomością. Piłam, wymiotowałam i czekałam. I w tym rozdziale jest opisane dokładnie odłączenie od ciała, którego ja doświadczyłam. Czyli tam, gdzie pracowało słowo u proktologa za szybko, za mocno, bez kontroli, bez ostrzeżenia, bez przygotowania, to był moment, w którym ja się zaczęłam dysocjować, zaczęłam patrzeć na drzewo, skupiać się na drzewie. Mm. Wszystko byle nie czuć bólu. Jak piłam ten płyn przeczyszczający, nawet pamiętam jego nazwę forlax. I pani powiedziała, że ma być wypite dwa litry. A ja po litrze już nie mogłam patrzeć na ten płyn. To także musiałam się od siebie kompletnie odłączyć, żeby dalej w siebie wlawać ten specyfik. I to jest moja historia odłączania się od ciała czyli zaczęło się już na etapie życia prenatalnego, później traciłam zaufanie do świata. Jako niemowlak, przy odseparowaniu od opiekunów, przy doświadczaniu rozwodu rodziców, mobbingu, chorób rodziącego zapalnia jelita grubego, operacji. I tak naprawdę to się dzieje bardzo często, że jeżeli te dziecięce traumy najwcześniejsze nakładają się na siebie, bo nie ma mm, wsparcia. Tak jak ja nie miałam wsparcia w tym, nie wiem, życiu prenatalnym, czy jak byłam odłączona, odseparowana od rodziców i widywałam moją mamę, tatę, siostrę raz na x tygodni czy miesięcy, ja tam nie miałam wsparcia, ja tam po prostu miałam innych opiekunów, babcię i dziadka, to jeżeli nie ma renegocjacji tych traum, to one po prostu się na, na, na siebie nakładają i na siebie nakładają, aż w końcu ciało mówi stop. I tym moim stop na przykład dla mnie była choroba. Ja z każdym kolejnym doświadczeniem, takim trudnym, takim traumatycznym w moim życiu, Czułam na sobie jeszcze więcej wstydu. I w tym wszystkim było także bardzo dużo zachowań autodestrukcyjnych, i oczywiście pracujące bardzo silnie przekonania, że świat nie jest życzliwym miejscem, że nikomu nie można ufać, że ja jestem do niczego, że ja jestem niegodna życia. No i ja też z tego poziomu doświadczałam świata. No bo jeżeli w nas pracuje przekonanie, że jesteśmy niegodni miłości, to będziemy sobie też to potwierdzać poprzez okoliczności, jakie będziemy dla siebie wybierać, poprzez relacje, jakie będziemy dla siebie wybierać. A jeżeli pracuje w nas przekonanie, że świat nie jest serdecznym, życzliwym, bezpiecznym miejscem, to też z pola nieświadomego będziemy sobie to przekonanie odtwarzać w życiu realnym i będziemy je dla siebie manifestować. Więc ja przez takie, a nie inne swoje dziecięce doświadczenia nadałam takie znaczenie swojemu światu że świat nie jest przyjaznym, życzliwym, serdecznym miejscem i że ja nie jestem osobą godną miłości, serdeczności i życia. I teraz chciałabym się podzielić z wami fragmentem z książki Głos wnętrza. Jak ciało uwalnia się od traumy i odzyskuje zdrowie. To jest książka Petera Lewina, który jest twórcą metody terapeutycznej mm, Somatic Experiencing i on jest osobą, która od wielu, wielu lat pracuje z traumą. I jest to wybitny naukowiec, psycholog, który od... Mm, Ponad 50 lat zajmuje się stresem i traumą zatrzymaną na poziomie ciała. Peter Lewin pisze, Wszystkie nasze doświadczenia, nawet te pochodzące z życia płodowego, wszystkie stresy, zranienia, traumy, wszystkie doznane radości, każde poczucie bezpieczeństwa i bycia obdarowanym łaską zmieniają kształt naszego ciała. Czasami te zmiany są bardzo widoczne. Uniesione ramiona, sztywne kręgosłup, opadnięte barki, zapadnięta klatka piersiowa, czasami subtelne, niewielka asymetria barków, Nieznaczne skręcenie ciała w jedną stronę, ręce lub nogi, które wydają się zbyt małe w stosunku do tłowia, cofnięta miednica, nierówne zabarwienie skóry, dowodzące wychłodzenia lub przegrzania. Wszystkie te doświadczenia są podstawą tego, kim jesteśmy i punktem wyjścia do tego, kim się staniemy. Tutaj jeszcze dodam od siebie a propos tego, co pisze Peter Lewin, że nasze doświadczenia zmieniają kształt naszego ciała. I że nasze ciało gada. Jak spotkałam Helenę Orzechowską, właśnie która będzie gościem w kolejnym odcinku tego podcastu, to Helena do mnie powiedziała: Patrzę na Twoje ciało i widzę, że Ty jesteś gotowa na wszystko. No tym zdaniem trafiła w punkt. Powiedziała do mnie, że Ty masz tak sprężyste ciało. Ty jesteś chuda, szybka, zwinna. Twoje ciało jest jakby cały czas w takim, w tej gotowości, żeby uciec, żeby złapać, żeby chwycić, żeby się odsunąć. Może z nią o tym porozmawiamy, jak to będziemy. Co w tych ciałach siedzi i jak to czytać? Natomiast rzeczywiście z naszych ciał można wyczytać wszystko. Jak patrzymy sobie na przykład na ludzi dużych, wielu dużych jest tarczą. Wielu dużych jest ratownikami. Jak patrzymy sobie na przykład na i to kiedyś w podcaście z Eweliną Nalborską rozmawiałyśmy o tym, że na przykład kobiety z takimi obfitymi, obfitymi piersiami. Nawet aż tak nieproporcjonalnymi do sylwetki, jakby się zdawało. No to tam też można zapytać, matką dla ilu osób byłaś jesteś? Czasem ludzie, którzy są bardzo, 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 bardzo chudzi, czyli tak jakby się mieli wcisnąć w każdą szczelinę, albo tak jakby nie chcieli, nie chcieli być widoczni, tak jakby nie chcieli zająć swojego adekwatnego miejsca, metr na metr. Mi nie potrzeba, jakby mówiło ich ciało. Więc nasze ciała przechowują bardzo dużo historii, bardzo dużo informacji, kształtują się w oparciu o nasze doświadczenia, wyglądają tak, a nie inaczej w oparciu o nasze doświadczenia. Mają takie, a nie inne um, bóle, asymetrie w oparciu o nasze doświadczenia. I teraz chciałam się odnieść do tego, co Peter Lawin pisał, że to zaczyna się już na etapie życia prenatalnego. Jest oczywiście cała gałąź um, nauki w tym temacie psychologia prenatalna. Ja też teraz skończyłam właśnie pisać. A, myślę, że mogę to powiedzieć że skończyłam pisać swoją drugą książkę właśnie o traumie prenatalnej i o, o traumie okołoporodowej i o. Wpływie traumy prenatalnej i okołoporodowej na nasze życie dorosłe. Tam w tej książce rozmawiam i z położnymi a, i rozmawiam z a, terapeutami manualnymi, ludźmi, którzy pracują z traumą, bo mam wrażenie, że dla wielu to jest wciąż jakiś taki temat, który jest podobny do czar maria, kadabra, szamańskie dybilizmy. No ale nie. Mamy ogrom artykułów naukowych na ten temat. Mamy całe podręczniki psychologii prenatalnej. A mamy także takich ludzi jak Peter Lewin czy Gabor Mate, którzy też to potwierdzają. Więc myślę, że chodzi po prostu o odrobinę otwartości z naszej strony. Więc naszym pierwszym wrażliwym na się miejscem od ciała jest właśnie okres życia prenatalnego, czyli mm, okres. Życia w tym środowisku wewnątrzmacicznym mamy, no i poród. I do XX wieku w ogóle nikt nie zwracał uwagi na dziecko podczas ciąży i podczas porodu. Zupełnie tak, jakby te dzieci rodziły się znieczulone, zupełnie tak, jakby dzieci nie były częścią doświadczenia porodowego. No, a psychologia prenatalna właśnie zakłada, że dziecko jest od najwcześniejszych momentów życia istotą aktywną, istotą, która odbiera świat, istotą, która odbiera mamę, która czuje jej lęk, która czuje jej stres, która może czuć niepokój, która może się wycofywać, może się przybliżać i oddalać w przestrzeni em, brzucha mamy. Czyli psychologia prenatalna widzi dziecko już z poziomu życia prenatalne, prenatalnego jako pełnoprawną, aktywną, czującą istotę. Sven Hildebrand, który jest ginekologiem, pisze, dziecko jest równoprawną częścią biologicznego systemu narodzin. Jego doświadczenie musi być uwzględnione we wszystkich rozważaniach położniczych. Celem nie jest uwolnienie dziecka od całkowitego stresu i bólu w trakcie porodu, bo to nie jest możliwe, natomiast kumulacja krytycznych momentów w przebiegu porodu może spowodować traumę u dziecka i negatywnie wpłynąć na jego przyszły rozwój. I oczywiście my moment naszego życia prenatalnego i moment naszego porodu przechowujemy w pamięci niejawnej. Czyli w podświadomości, nie przechowujemy tego w pamięci jawnej, bo to po prostu jest za wcześnie na pamięć jawną, więc przechowujemy nasze życie prenatalne i temat porodu w pamięci niejawnej. I trzeba pamiętać, że z pamięcią niejawną, czyli z podświadomością, pracuje tylko część nurtów terapeutycznych. Więc na przykład, na przykład terapia poznawczo-behawioralna nie dotrze tam. I oczywiście to nie znaczy, że terapia poznawczo-behawioralna jest B. Chodzi po prostu o to, że jej uroda jest taka, że nie dotrze do tych najwcześniejszych naj, 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 naj e, naszych doświadczeń. To, co chciałam też w tym miejscu powiedzieć, to to, że część z was napisała do mnie um, właśnie a propos tego tematu, jak powiedziałam, że będę o tym nagrywała podcast, to część z was napisała, czy mój poród, czy mój własny poród mnie jako mamy mógł mnie też odłączyć od ciała. Oczywiście, że trauma okołoporodowa może dotyczyć i dziecka, i matki. Powiem więcej, jeżeli trauma okołoporodowa dotyczy dziecka, to zazwyczaj dotyczy także matki. I tutaj znowu warto sobie popatrzeć na te słowa za wcześnie, za szybko, za mocno, bez przygotowania, bez kontroli, bez opieki. Popatrzcie sobie na to. Czy to było wasze doświadczenie porodowe? Czy te słowa są adekwatne w opisie waszego doświadczenia porodowego? Bo jeżeli na przykład kobieta jest psychicznie przygotowana na poród naturalny, a nagle przychodzi ogromnie stresująca sytuacja, dzieje się, dzieje się, dzieje się, lekarze się kłębią tutaj, decydują, szybka decyzja, jedziemy na cesarkę, kobieta nie jest przygotowana i dziecko także nie jest przygotowane. Cesarka to jest wyciągnięcie dziecka z brzucha w wyjątkowo szybkim tempie. Cesarka, która jest ratująca życie, może nawet jeszcze to tempo jest szybsze. Więc e, tak, to jest doświadczenie traumatyczne, bo to jest nierozładowana energia w ciele kobiety. Energia, która się wytworzyła, żeby siłami natury dziecko przeszło na świat. I ta energia w ciele kobiety się skumulowała i ona nie została rozładowana, tylko została zamrożona. Tak jakby cała ta energia natrafiła na ścianę. I ja lubię powtarzać takie zdanie, że nie wystarczy wyjść ze szpitala z dzieckiem, że trzeba jeszcze wyjść ze szpitala z ciałem. I wiele kobiet, które wychodzą ze szpitala, one tak naprawdę nie wychodzą ze szpitala. Co jest też ważne, co opisuje w swojej drugiej książce właśnie, że jeżeli my wcześniej przed naszym własnym porodem, który był trudny być może, że jeżeli my wcześniej mamy nierozwiązane Niezrenegocjowane doświadczenia traumatyczne ze swojego własnego wczesnego dzieciństwa, ze swojego własnego okresu niemowlęcego czy okresu dojrzewania, jeżeli to mamy nierozwiązane i na to się jeszcze nakłada nasz traumatyczny poród, no to wiadomo, że to ciało będzie w o wiele większym zagrożeniu odłączenia, niż gdybyśmy wcześniej miały ciało, które nie jest straumatyzowane, tak? Bo pamiętajcie, że nierozwiązana trauma. Nachodzi na kolejną nierozwiązaną traumę. I ona nachodzi na kolejną nierozwiązaną traumę, tak? Czyli ile ja mam spiętrzonego na tym ciele. I też tutaj tak dodam PS, bo tak już trochę skręciliśmy w te tematy prenatalne, około porodowe. To, to też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my mamy właśnie nierozwiązane wcześniejsze traumy. To z założenia nasze porody też mogą być trudniejsze, bo na przykład ciało się nie będzie chciało otworzyć, jeżeli jest w traumie. I tak jak rozmawiałam właśnie z położną, yy, pisząc swoją książkę, ona też o tym mówiła, że na przykład traumy seksualne, traumy na tle seksualnym z dzieciństwa, to wszystko widać w porodzie. I kobiety czasem się po prostu nie mogą otworzyć, bo jest pamięć tego ciała i jest to, co nie rozwiązane i nie zrenegocjowane. Więc zobaczcie, że my możemy stracić połączenie ze swoim ciałem na etapie życia prenatalnego, potem na etapie życia niemowlęcego, jak na przykład właśnie jesteśmy oddzieleni od opiekuna, czy mama jest nieresponsywna, niewidząca, czy opiekunowie są niestabilni. Nas, jako dzieci w tym najwrażliwszym momencie naszego życia, zalewa kortyzol, zalewa stres, a jesteśmy zbyt mali na to, żeby to. Przetrawić, skontenerować, żeby to w sobie pomieścić, bo jesteśmy zależni od koregulacji, jesteśmy zależni od bycia, jesteśmy zależni od bezpieczeństwa, obecności i spokoju naszego opiekuna, a czasem tego nie ma. Czyli zobaczcie, to mogą być te nasze najwcześniejsze doświadczenia, kiedy byliśmy właśnie tymi niemowlakami, maleńkimi istotami. No a później, na przykład, jako małe dzieci, a dalej jako nastolatki, a dalej jako młodzi dorośli. Bardzo często też jest tak, że my nie mogliśmy podążać za swoją autentycznością na rzecz na przykład trwającej więzi z mamą czy statą. I każdorazowo, kiedy nie mogliśmy podążać za swoją autentycznością, znów musieliśmy się odcinać od swojego ciała. I tutaj też wam przeczytam jedną, um, jeden rozdział z mojej książki, Być tak naprawdę. Właśnie a propos... Tej zduszanej autentyczności. Kaloryfer. Dziewczynki, idźcie się pobawić do pokoju, powiedziała. Poszłyśmy więc we trzy: ja, Zosia i córka koleżanki mamy. Dorośli zostali przy stole pełnym przekąsek, wina i zużytych serwetek. Zamknęłyśmy się w pokoju i skakałyśmy po łóżku. Z naszej trójki byłam najmłodsza i najmniejsza, dlatego trzymałam się z boku. Dziewczyny zaczęły się przepychać, a ja dostałam łokciem w klatkę piersiową. Straciłam równowagę i uderzyłam tyłem głowy o kaloryfer przy łóżku. Zabawa zatrzymała się nagle, a ja zobaczyłam nad sobą dwa przerażone spojrzenia. – Nic ci nie jest? – zapytała Zosia. Dziewczyny nie mogły powstrzymać śmiechu. Tępy ból rozchodził się po całej mojej głowie. Chciałam płakać, ale zaczęłam się śmiać. Chciałam krzyczeć, ale zamiast tego spokojnie powiedziałam – wszystko dobrze, nic się nie stało. Żeby nie psuć dobrej zabawy, poszłam do toalety. Tam stanęłam nad umywalką i rozpłakałam się bezgłośnie. – Nic mnie przecież nie boli, nie może mnie boleć. W łazience płakałam krótko i bardzo intensywnie, a potem zaczęłam zacierać ślady. W zarumienione policzki wklepywałam zimną wodę, zatkany nos dmuchałam ostrożnie i delikatnie, przetarty i czerwony zdradziłby prawdę wylanych łez. Przyłożyłam zimne dłonie do czerwonych oczu i odetchnęłam głęboko. Przejrzałam się w lustrze i sprawdziłam, czy jeśli się uśmiechnę, na pewno nie będzie widać śladów płaczu. Wyszłam z toalety i przeszłam wprost do pokoju, w którym czekały na mnie dziewczyny. Otwierając drzwi z uśmiechem na ustach, krzyknęłam: To co? Bawimy się dalej? To są te momenty w naszym życiu, w których my zabijamy swoją autentyczność dla opinii, dla więzi. I ja pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy ja poszłam do toalety. Zatykałam sobie buzię, żeby nikt nie usłyszał, że płaczę. Potem robiłam wszystko, żeby po mojej buzi też tego nie było widać czyli właśnie czerwony nos, czerwone policzki i wróciłam do tego pokoju, jak gdyby nigdy nic. A chciało mi się tak płakać. Chciało mi się tak krzyczeć. I dokładnie tak samo robimy w relacji z naszymi opiekunami, bo jeżeli na przykład. My się złościmy, albo właśnie krzyczymy, a nasza mama przestaje się do nas odzywać, albo daje nam wtyłek, albo każe nam iść do swojego pokoju, albo się na nas obraża, czyli my wyczuwamy, że nasza autentyczność jest zagrożeniem dla trwającej więzi, to my się tej autentyczności wyzbywamy chętnie, wyzbywamy się jej automatycznie. Ale wyzbywając się tej swojej autentyczności to tak jakbyśmy mówili, za każdym razem do swojego ciała, nie wolno ci czuć, jak czujesz. Zamknij się, przycisz się, przestań. Więc dusimy, dusimy, dusimy. I ja dostałam od jednej z was taką wiadomość, ja nie umiem rozpoznawać sygnału ze swojego ciała. Ja nie umiem ich odczytywać, ja nie umiem ich rozpoznawać. No i tak, wielu z nas, kochani, ma przemieszanie poplątanie, pomieszanie w tym ciele i tak naprawdę zdanie nie umiem rozpoznawać sygnałów z ciała równa się ja się nie znam, ja nie wiem co ja czuję naprawdę. Moje ciało wysyła mi sygnały, których ja nie umiem odczytać. Ja nie jestem w połączeniu ze swoim ciałem. Ja się nie znam i nie znam tych sygnałów, które moje ciało mi wysyła. Być może dlatego, że jako dziecko, bardziej niż w sobie, w swojej autentyczności i w swoich sygnałach z ciała, ja musiałam być w każdym innym dookoła mnie, w oczekiwaniach innych na mój temat. Być może w dzieciństwie nie było poczucia bezpieczeństwa, więc huk palicho pali te moje sygnały z ciała. Ja musiałam zrobić cokolwiek, żeby przetrwać, więc dzisiaj nie mam kompletnie porozumienia z tym ciałem. I znowu, ja bym to chciała tak bardzo tu zaznaczyć, że nasz brak połączenia z ciałem to nie jest historia o naszej nienormalności. Tylko to jest historia o jakichś bardzo trudnych gdzieś, gdzieś tam hen w przeszłości, o jakichś bardzo trudnych doświadczeniach, w których my chroniąc jakkolwiek swojej integralności po prostu wyzbyliśmy się tego czucia na poziomie ciała i wyzbyliśmy się tego kontaktu z poziomu ciała. Bo być może gdybyś jako dziecko miała poczuć, czy miał poczuć, Adekwatnie do tego, jak było w domu rodzinnym, to może byś tego nie przeżył i nie przeżyła. Nasze ciała są mądre. Nasze ciała są naprawdę mądre. Jak pracować z traumą zatrzymaną na poziomie ciała? Tylko, że wiecie, to jest trochę takie masło myślane, bo każda trauma jest zatrzymana na poziomie ciała, bo trauma jest doświadczeniem psychoduchowo-fizycznym, więc to nie jest kwestia tego, czy trauma się zatrzymała na poziomie ciała, tylko jak zatrzymała mi się na poziomie ciała? Czy bardziej daje mi o tym znać układ nerwowy, czy może psychosomatyka, czy może jakieś doświadczenia dyskomfortu, napięcia bólu, a może jakieś stany lękowe, depresja, ataki paniki, jak zatrzymała się trauma na poziomie mojego ciała, a nie czy, tylko jak. Tak więc trauma jest zawsze połączona z ciałem. Czasem trauma jest połączona z pamięcią niejawną, czyli z podświadomością i wtedy trzeba dopasować odpowiedni nurt terapeutyczny, żeby dotrzeć do tej e, pamięci niejawnej, do tej podświadomości. I trauma jest w nas przechowywana i w kontekście emocjonalnym i w kontekście somatycznym i czasem nie umiemy znaleźć słów do opisania tego co czujemy. To dlatego też właśnie praca z podświadomością i z tą pamięcią niejawną jest ważna i w ogóle praca z różnymi, e, różnymi nurtami, które są skupione na technikach somatycznych, jest ważna, bo my tam nie musimy używać tylu słów. Tam wystarczy być, i tam wystarczy jakby przeżywać i dożywać to, co z ciała, i to, co na poziomie układu nerwowego. Bo prawda jest taka, że my czasami nie potrafimy znaleźć słów do tego, co czujemy, i do tego, um, co myślimy, i co widzimy. I teraz podam Wam kilka nurtów terapeutycznych, które są przyjazne. Do pracy z traumą, czyli też pracy z odcięciem na poziomie ciała. Zaczniemy sobie od terapii poznawczo-behawioralnej. Podzielę się fragmentem z książki The Body Bears the Burden, Trauma, Dissociation and Disease. To jest książka psychologa, neurologa Roberta Skera. Mam nadzieję, że poprawnie odmieniam jego nazwisko. Wolne tłumaczenie tytułu książki to Ciało nosi brzemie, ciało nosi ciężar, trauma, dysocjacja i choroby. I Robert Sker w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej pisze. Oświecenie poprzez edukację atakuje jednak tylko jeden aspekt budowli traumy. Wiedza pozwala pacjentowi uporać się na wyższym poziomie z nieproszonymi i nawracającymi objawami traumy, ułatwić interpretację i zrozumienie, a tym samym pomóc pacjentowi w osiągnięciu pewnego stopnia kontroli nad bolesnymi doznaniami lub, lub wspomnieniami, gdy one się pojawią. Ale wiedza i słowa nie zmieniają podstawowego cyklu pobudzenia, napinania mięśni i przypominania, które utrwalają traumę. Ostatecznie należy uzyskać dostęp do uwarunkowanej reakcji na traumę poprzez skorzystanie z podejścia fizjologicznego i skupionego na pracy z nieświadomością. Ponieważ taki proces terapeutyczny może wiązać się ze znacznym ryzykiem powodzi, wyraźnie wskazane jest wykorzystanie zasobów poznawczych. Wczesna, ograniczona terapia poznawczo-behawioralna może zatem odegrać ważną rolę w przygotowaniu pacjenta do innych, bardziej konfrontacyjnych technik, takich jak odwrażliwianie czy techniki somatyczne. Czyli to co on mówi, to to, że terapia poznawczo-behawioralna może nie docierać do mm, źródła traumy i może nam nie goić źródła traumy, natomiast jest może być ważnym krokiem i takim krokiem przygotowawczym, żebyśmy następnie skorzystali na przykład z technik y, somatycznych różnego rodzaju czy żebyśmy skorzystali z technik odwrażliwiania i o tym będę za chwilę mówić. Więc ja chciałabym wam Przedstawić taki swój ranking em, terapii, które w moim pojęciu, w moim doświadczeniu najpiękniej pracują z traumą zatrzymaną i na poziomie emocjonalnym, i na poziomie fizycznym, i na poziomie duchowym. No więc, po pierwsze jest oczywiście Somatic Experiencing Pitera Lewina, który jest mistrzem w tym, co robi i jest mistrzem w tym, czego uczy, i i ja mam na razie przyjemność być po intro Somatic Experiencing, czyli po wstępie do rozpoczęcia szkoły Somatic Experiencing przede mną mm, trzy lata y, nauki, właśnie tej modalności. Mm, natomiast y, samo to, co usłyszałam na y, intro, na wstępie, to jest bardzo duże i to jest bardzo jakościowe. Więc poleciłabym wam Somatic Experiencing. Po, poleciłabym wam EMDR, czyli terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych, która została stworzona przez Francine Shapiro właściwie przez przypadek. No i jest wyjątkową to jest rodzaj psychoterapii, po prostu, i to jest EMDR, tak jak i Brain Spotting, to są dwie terapie, które pięknie pracują z traumą, i pięknie pracują także z pamięcią niejawną, czyli mogą zajść i dojść naprawdę głęboko. Brain spotting można powiedzieć, że to jest rozwinięcie do EMDR-u, czyli to jest kolejny krok po EMDR-ze, ponieważ Brain Spotting został stworzony przez Davida Granda, który był uczniem Francine Shapiro, więc no, wszystko zostaje w rodzinie. I w EMDR-ze idziemy sobie za ruchem gałek ocznych. Przy Brain spottingu patrzymy w jeden punkt, który jest dla nas i dla naszego układu nerwowego punktem najbardziej reaktywnym, więc te metody trochę się różnią, natomiast jedna i druga pracuje bezpośrednio z traumą, tak jakby wchodziła w sam korzeń, w samą taką pierwotną historię traumy. No i oczywiście warto też pracować z ciałem. To może być terapia traumy, to może być praca kinezjologiczna, tam gdzie uwalniamy ciało od traumatycznych wzorców napięciowych, to może być oddech biodynamiczny, to może być terapia czaszkowo-krzyżowa, dotyk motyla, shiatsu zen, medytacja, odosobnienia, neurofeedback Oczywiście, my możemy też sami zacząć pracować, właśnie poprzez medytację, czy poprzez pisanie, czy poprzez jakieś warsztaty wyjazdowe, czy poprzez wyjazdy, które są takimi odosobnieniami, no ale wiadomo, że taka praca z terapeutą jest no zawsze głębsza, zawsze szersza, zawsze ma takie szersze spektrum działania i patrzy szerzej na wszystko to, co się dzieje. No i tak naprawdę. Praca z terapeutą jest po prostu procesem. Procesem, który trwa, procesem, w którym e, pokazują się kolejne klocuszki i układają się w nas jakieś klocuszki. Więc zostawiam wam te metody, te zdania, te przemyślenia. Ten odcinek jest dla mnie bardzo intymny. Mm, tak jak i ta moja druga książka będzie bardzo intymna. I wiecie, że ja często powtarzam, że proces. Trwa, ponieważ wiele razy pewnym tematom się będziemy przeglądać z różnych perspektyw. I ja też mogę powiedzieć, że mój proces łączenia się na nowość z ciałem nadal trwa. Jestem już daleko, daleko, daleko um, za tym, gdzie byłam tuż po wyłonieniu z teraz już jestem od siedmiu lat z Natomiast to jest proces, który trwa i pozwalam go sobie doświadczać. Mam nadzieję, że ten odcinek gdzieś Was tak przybliży do siebie, do Waszego ciała, a być może podejmiecie jakieś ważne dla Was decyzje o rozpoczęciu procesu terapeutycznego i decyzje o ruszeniu swoich przeszłych traum i zranień i szkód, które są niezabliźnione w was i odpalają się w różnych sytuacjach bardzo nieadekwatnie. I mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie mogły, mogli pytać się siebie częściej o to, co czujecie i o to, czego potrzebujecie, o to, co czuje wasze ciało i czego potrzebuje wasze ciało. Mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę Przyglądać się temu, co się z Wami dzieje, kiedy wchodzicie do konkretnych pomieszczeń, kiedy rozmawiacie z konkretnymi osobami. Nasze ciała nie kłamią i komunikują się z nami zawsze przez sygnały, bo to jest język ciała. Ciało komunikuje się przez sygnały. Dziękuję bardzo za Waszą obecność i życzę Wam dobrego. Rozwojowego czasu w temacie ciała. A w kolejnym odcinku słyszymy się już także z Heleną. Do usłyszenia. Po pożegnaniu doprecyzujmy jedną rzecz. Podcast nie zastępuje terapii indywidualnej. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, skieruj się do najbliższego lub do wybranego gabinetu psychoterapeutycznego. Marianna Gierszewska.